Klienci nie do końca wiedzą, czego oni chcą. Oni często przychodzą po jakieś tam mieszkanie, nie wiedzą do końca jakie. Oni nawet nie wiedzieli, jakie mają parametry ułożyć sobie przy poszukiwaniu na oto Dom czy nieruchomości online. Bardzo mi się podobało, jak kiedyś był u mnie klient, to był grudzień chyba 2021, i to było zaraz przed świętami, i tak mi powiedział, że dzisiaj oglądam to mieszkanie i on chce dzisiaj je zarezerwować. Mówię, czemu? Bo to dzisiaj jest najlepszy moment na to, żebym kupił nieruchomość. I teraz ponoć mamy tak, że mamy rekordową liczbę pozwoleń na budowę, które nie są w ogóle realizowane. Więc ciężko powiedzieć, jak ta podaż będzie wyglądała. Ona w momencie spadła. Deweloperzy się wstrzymują. Deweloperzy w ogóle mają tak, że jak im sprzedaż nie idzie, to też się wstrzymują z kolejnymi budynkami, albo nawet po prostu przesuwają swój harmonogram w czasie. Moi drodzy, w kolejnym odcinku serii Zrozumnajem, podczas której zapraszam ekspertów i praktyków z branży nieruchomości, żeby podzielili się z nami swoim doświadczeniem, w jaki sposób inwestować i wynajmować nieruchomości bezpieczniej i zyskowniej. A dzisiaj moim gościem i waszym jest Basia Ziemba, deweloper z wieloletnim doświadczeniem oraz pomysłodawca i założyciel Forum Dewelopera, imprezy zrzeszającej małych i średnich deweloperów z całej Polski. Cześć, Basiu. Cześć, Artur. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo. Ja również się cieszę, że dołączyłaś, więc co? Lecimy do konkretów w takim razie, żeby nie przedłużać czasu. Basia, ja znam ciebie z perspektywy. Ciekawych analiz i wyciąganych wniosków, czyli nie działasz w cudzysłowie na hura, mam fajną, tanią działkę, postawię budynek, będę sprzedawać i będę deweloperem, tylko robisz wyprzedzające w czasie analizy, bazując na oczywiście danych wstecz, ale prognozując, co się będzie działo w przyszłości. Zwłaszcza jest to ważne w procesie deweloperskim, no bo jednak kupując mieszkanie na flipa, możemy kupić dziś, sprzedać jutro, więc te trendy nam się szybko nie zmienią. A robiąc inwestycję deweloperską, w zależności od tego, jaką mamy działkę. Od dwóch do kilku lat ten proces schodzi, więc musimy troszkę te czasy wyprzedzić. A ostatnie czasy dość dynamicznie się nam się zmieniają z różnych aspektów. Bardzo dynamicznie. No właśnie, więc powiedz, proszę, jakie zauważyłaś w ostatnim czasie zmiany i jak się do nich przystosowujesz, planując swoje inwestycje, jeśli chodzi o, o mieszkania, które sprzedajesz? Ja faktycznie działam trochę nieszablonowo i czasem nawet raz miałam na takiej konferencji, jak coś mówiłam na temat właśnie tych moich analiz, to na końcu ktoś tam rzucił hasło, a i tak wszyscy budujemy szeregówki, je sprzedajemy. Mhm. Może i tak jest faktycznie, że to gdzieś tam wszystko idzie i wszystko się dziś sprzedaje. Ale tylko... ty nie robisz jak wszyscy. Ale ja trochę nie robię jak wszyscy i faktycznie ja te swoje analizy robię już dużo wcześniej. Czyli mhm. ja je robię na etapie projektowania budynku, bo ja myślę o tym, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat. W roku na przykład 2018 czy 2019, jak wyszło mi z analiz że ja powinnam projektować taki sposób mieszkania, żeby było tam miejsce do pracy w mhm. środku w domu. To przecież jeszcze nie mieliśmy pandemii, a Właśnie. to już się wtedy pojawiało. Praca zdalna jeszcze nie była modna. Tak, dokładnie. Jak robiłam to trzy lata temu, to na przykład pierwsza rzecz, która mi wychodziła, to było czyste powietrze. To było coś, czego oczekiwali mhm. klienci. Czyli jak ja patrzę na trendy, oczywiście patrzę na to, co, co jest teraz na rynku, tak? bo to jest bardzo ważne. Patrzę na to, co też budują inni. Patrzę też na to, nawet na mieszkanicznika, jak jesteśmy na nim, na przykład czego ludzie teraz szukają, czego inwestorzy szukają, mhm. co się wynajmują na przykład albo z czego ludzie faktycznie robią flipa. Natomiast ja bardzo na to patrzę, czego będą oczekiwali klienci kiedyś i bardzo często klientom zadaję pytania nie czego oczekują, ale czego im brakuje. I to okay. mi powoduje to, że tworzę właśnie takiej wielkości na przykład mieszkania, tak jak mówisz o trendach. Dla mnie trendem było to na przykład, że zwiększył mi się salon mm -hmm. od tych z tych 24 metrów na przykład na 29, 27, 9 metrów, bo to jest takie pożądane. Było też pożądane dla mnie właśnie to, to czyste powietrze, tak? czyli ta rekuperacja, która teraz w zasadzie jest modna, bo jest bardzo modna. Też my jesteśmy trochę wymuszeni warunkami technicznymi tą rekuperację dawać, natomiast ona sama z siebie już jest ważna wartością dla klientów mhm. i warto ją dodać niż, niż gdzieś tam po prostu oszukiwać sobie na tych warunkach technicznych na samym projekcie, tylko dodać coś, co, co klienci faktycznie chcą i potrzebują. U mnie to jest naprawdę super, to działa. No i natomiast też y, takimi rzeczami była garderoba, czy na przykład miejsca postojowe, mhm. bo, y, bo ludzie tego po prostu chcą. I ja zadaję troszeczkę inaczej pytania klientom, biorę to bardzo pod uwagę. Oczywiście biorę pod uwagę też różne rzeczy inne, takie bardziej makro, tak, czyli na ile klienta stać, jeżeli chodzi o mieszkanie, bo to też jest bardzo ważne. Ja mogę sobie zrobić 100 metrów mieszkania, tylko czy ktoś mi je kupi, to też nie wiadomo. Także można oczywiście projektować mieszkania czyli 40, 50 metrów i to się faktycznie wszystko sprzeda, chociaż moja sytuacja ostatnio nie jest tak do końca, o czym też Ci zaraz powiem. Natomiast to wszystko, o co pytamy wcześniej klientów, tak robimy sobie taką bazę, to faktycznie oddziałuje to na teraz. I nawet jeżeli ten popyt teraz jest mniejszy, to moja sprzedaż na przykład idzie zgodnie z harmonogramem, tak jak chciałam. Okej, okay, czyli nie zauważyłaś takich zmian w tym momencie u ciebie, że nagleś popyt osłabi i teraz masz problem i kryzys, bo nie ma klientów? Zauważyłam, że popyt wszedł w dół. Mhm. Natomiast to nie jest tak, że nie dzwonią klienci, którzy są zdecydowani. Mhm. Jest po prostu mniej telefonów, ale to nie jest tak, że podpisuje nagle mniej umów. Ok, a czego szukają i o co pytają Cię klienci? Zazwyczaj klienci szukają mniejszych mieszkań, takich 60 metrów, a jak trafiają do mnie na inwestycje, to kupują 79-80. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja zadaję im też pytania, czego oni oczekują i nagle przychodzą na inwestycje i nagle zmieniają sobie ten pogląd troszeczkę i kupują te większe mieszkania. Ale są też takie osoby, które od razu szukają tych większych mieszkań, co mnie ogromnie zaskoczyło, bo ja mam u siebie na inwestycji 45 na przykład mieszkania. One mi dopiero teraz się sprzedają, a w pierwszej kolejności poszły mi 80. I to jest, to jest dla mnie takie, no w zasadzie zaskoczenie też. Mhm. Nie, bo niby pytasz klientów, czego oczekują, co chcą i tak dalej, ale to jest dla mnie zaskoczenie. Nie wiem, może też na to y, ma wpływ marketing, bo jednak y, u nas z zespołem wzięliśmy to pod lupę i faktycznie kierowaliśmy ten przekaz do rodzin 2 2 na przykład, albo do osób, które faktycznie potrzebują tych większych mhm. mieszkań. I myślę, że ten przekaz marketingowy też ma ogromną tutaj wartość. Natomiast to i tak mnie zaskoczyło. Okej. Okay. No właśnie, czyli jest takim może niepopularnym trendem, wydaje mi się, u dewelopera, żeby budował większe mieszkania, czy nastawiał już na większe, bo przynajmniej z moich doświadczeń, to no przeważnie im więcej jednostek mieszkalnych się buduje, tym teoretycznie większą marżę można zrobić i, i szybciej teoretycznie sprzedać. No bo takie jest przeświadczenie, wydaje mi się, na rynku, że jednak kawalerki małe, dwupokojowe to jest taki towar pierwszej ręki, pierwszej potrzeby, szybko zejdzie. No i pytanie, czy A teraz to właśnie, czy jest budujesz tylko dla marży, czy budujesz dla tych ludzi, którym tworzysz dom? I to jest właśnie takie podejście. Ja mam takie podejście. Ja uwielbiam patrzeć na klientów, którzy po prostu wchodzą do tego mieszkania, oni to mieszkanie czują. To zawsze widać. Mhm. Albo jak już sobie coś, nie wiem, zaczynają układać. nie Już widzą tą kuchnię gdzieś, która gdzieś tam jest. To jest niesamowite. I jeżeli masz pracę taką, która daje, właśnie jest twoją pasją, to nie będziesz do końca też patrzył na tą marżę, tylko będziesz patrzył na to, żeby stworzyć komuś faktycznie dom i żeby móc budować dalej. I ja myślę, że ja mam po prostu takie podejście. Okej. Okay. Ale rozumiem, że też zarabiasz, nie tylko dla pasji i charytatywnie, ale oczywiście masz przy okazji też. Coś tam też zarabiam, zostaje, tak zarabiam, tak, tak. Okay. E, no dobra, ale jeszcze e, troszeczkę ten temat, zwracając drążąc. O co dzisiaj pytają klienci w kontekście tego, na czym budujesz przyszłość? Czyli tak jak powiedziałeś wcześniej, że klienci pytali, czy chcieliby mieć właśnie większą przestrzeń w postaci większego salonu, czy czystego powietrza w postaci rekuperacji, czy miejsc postojowych miejsc do pracy zdalnej w, w mieszkaniach i? Na tej podstawie projektowałaś swoje osiedla, swoje nieruchomości, więc o co dzisiaj pytają w kontekście najbliższego czasu, na czym się opierasz? I druga rzecz przy tym pytaniu: czy klienci rzeczywiście wiedzą, czego chcą, czy to jest tak, jak na przykład z basenem, że jakbym miał basen tam w domu czy w bloku, to byłoby super. A przychodzi to do czego i mam basen i nie korzystam w ogóle z niego, bo mi się wydaje, że fajnie by było mieć, a realnie nie jest to mi potrzebne. No właśnie może zacznę od tego drugiego, bo faktycznie klienci nie do końca wiedzą, czego oni chcą. Oni często przychodzą po jakieś tam mieszkanie, nie wiedzą do końca, jakie nawet jest tak, że klienci mi to mówią na budowie już, jak już są u mnie, że oni nawet nie wiedzieli, jakie mają parametry ułożyć sobie mhm. przy poszukiwaniu na oto Dom czy nieruchomości online. Po prostu nie wiedzieli tego, nie wiedzieli dokładnie, czego oni chcą. Patrząc na te trendy, oni mniej więcej poprzez to w jaki sposób ty im zadajesz pytania, oni sobie nakreślają to, czego oni oczekują, mhm. ale zazwyczaj to się dzieje już podczas tej pierwszej rozmowy z klientem. I ja mam taki w ogóle zestaw pytań zawsze, czyli y, ile tych pokoi potrzebujecie, ale zazwyczaj jakie macie potrzeby, czy pracujecie z domu, czy jest jakaś działalność gospodarcza. Ty nie ile jest dzieci, do końca, może ile jakaś... pokoi potrzebujecie, tylko nie, badasz i mówisz, ile potrzebują w drugą stronę. Nawet jak ktoś już mówi, potrzeb. że mamy, mamy trójkę dzieci, to ja mówię, kurczę, nie wiem, czy te mieszkania będą odpowiednie. Mam takie, które spełnia to, to, to i to. Ale nie wiem, czy to będzie wystarczające dla Was na przykład. I często, często na przykład faktycznie polecam inwestycje też moich kolegów, bo, mhm. bo wiem, że oni na przykład mają taki produkt, który byłby świetny dla nich. Także oni nie do końca wiedzą, czego oni chcą. Mhm. Też jest dlatego ważne to, żeby do takiej grup większej grupy ludzi wysłać właśnie pytanie, czego im brakuje teraz i w tym momencie. I takie pytanie też w ogóle zadaję klientom, jak już przychodzą do mnie na budowę. Mhm. I czego teraz potrzebują i czego szukają właśnie... przestrzeni i czasu razem. I to widać bardzo. To jest właśnie też później wynika w tych salonach, że oni chcą razem spędzać czas. Chcą tych ogródków, albo balkonów, nie, ale w większości tych ogródków, żeby trochę wyjść jednak na, na świeże powietrze, bardzo potrzebują też trochę takiej prywatności, bo jak już widzę, że są dzieciaki albo jest ta praca zdalna, mhm. to już pytają, czy można ten pokój zamknąć, ale na przykład nie chcą pracować z salonu, bo jest to dla nich po prostu trudne, no tak? tak? I, I o to pytają. No i teraz jednak gromadzimy dużo więcej rzeczy. Jakoś tak, tak teraz chyba po prostu jest, że gromadzimy, odkładamy, mhm. oszczędzamy też bardziej. Myślę, że to też przez pryzmat tego, co się wydarzyło przez ostatnie lata. I jednak jak właśnie jest ta garderoba gdzieś tam, albo jakiekolwiek miejsce do przechowywania, to ludzie o to pytają, czy jest takie miejsce, czy jest komórka lokatorska, garderoba, albo czy przy miejscach postojowych można postawić wiatę. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za ciebie zyskownie i bezpiecznie, to zgłoście się do nas i sprawdź, ile za ciebie możemy zrobić. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. No dobra, a teraz jeżeli mówimy o dużych mieszkaniach, to, to większe mieszkanie jest droższe niż mniejsze z założenia, mhm. więc stać ludzi na tego typu mieszkania w dzisiejszych czasach? Bo ja uważam, że tak, jeżeli one się sprzedają, jeżeli ja je sprzedaję, to na pewno tak. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, co mówią nam też dane. Mhm. Ludzie zarabiają coraz więcej. I teraz też wyszły ostatnie dane z Biura Informacji Kredytowej analizy, że znowu poszły płace o 5% do góry. I znowu poszła nam ta zdolność kredytowa na więcej, bo teraz średnio wychodzi tam chyba 431 tysięcy, o ile dobrze mhm. pamiętam. Więc to jest więcej, więc ludzi stać na to. Natomiast nie wszystkich na to stać. Ludzie też wyczekują, wyczekują programów, wyczekują też obniżenia stóp procentowych, bo to jest bardzo trudny czas dla kredytobiorców moim zdaniem. Jest też oczywiście część ludzi, którzy kupują mieszkania za gotówkę, ale ja widzę ten trend naprawdę, że to już jest mniej osób. Wcześniej okay. na inwestycji to było naprawdę 50% no teraz już tak zdecydowanie nie jest. Nie wiem, jak to jest u moich kolegów, bo o to nie pytałam, też tego tak do końca nie sprawdzam może mm -hmm. w danych samych, natomiast ja to, ja to naprawdę widzę. Okej, okay. no a jeśli chodzi z kolei z drugiej strony o inwestorów, no bo inwestor jednak ma inne potrzeby niż ktoś, kto kupuje dla siebie, mm -hmm. to z perspektywy właśnie rozmów z deweloperem, czyli troszeczkę tak spróbuję cię tutaj przycisnąć i mm -hmm. wyspowiadać, jeżeli się uda. Kiedy jako inwestor dobrze byłoby, żebym rozmawiał z deweloperem, albo może inaczej, kiedy jestem w stanie najwięcej ugrać, tak żeby. Mm. No wiadomo, że to się musi opłacać dwóm stronom, tak? Czyli no deweloper nie odda wszystkiego, bo, bo da idei, e, ale kiedy rzeczywiście deweloper najwięcej korzyści dostanie, że dostanie, nie wiem, jakąś lepszą ofertę, taki inwestor. Ja złapę cię za słowo, nie dla idei. Deweloper ma zawsze swój plan i to mm. jest plan sprzedażowy i on będzie się trzymał tego planu. Kiedy z nim najlepiej rozmawiać? Zawsze warto rozmawiać, ale myślę, że najlepiej na samym początku, mm. bo wtedy jednak te ceny są zawsze najniższe. I wtedy też deweloper nie wie, jaką będzie miał sprzedaż. Nie wie, ile osób będzie z polecenia, ile osób później przyjdzie tam z tych akcji marketingowych, i on nie do końca jest tego pewny, jak to wszystko będzie wyglądało. I zawsze na początku najwięcej myślę, że inwestor zawsze jest w stanie ugrać. Natomiast to nie jest powiedziane, że na końcu też nie. Bo czasem jest zostaje, zostaje kilka mieszkań, które się mhm. po prostu nie chcą sprzedać. I fajnie by było je na przykład puścić jakiemuś inwestorowi po to, żeby one na przykład poszły pod wynajem, tak? Natomiast trzeba na pewno patrzeć na to, że deweloper zawsze ma ten plan sprzedażowy i ta cena mieszkań, ona zawsze będzie szła do góry. Na samym początku, moim zdaniem, najwięcej jesteśmy w stanie wynegocjować i tak samo klienci to samo. Mhm. Myślę, że są najwięcej w stanie wynegocjować właśnie na samym początku. A w którym momencie jest początek w całym procesie inwestycyjnym? Bo. Zwykłym okiem widać, że początek wtedy, kiedy się przysławiała wbija, wbija łopatę. Ale zanim się łopaty wbije, to też przecież jest Wtedy, jakiś kiedy jest ogłoszenie proces. sprzedaży, tak? Mm -hmm. No bo tak naprawdę wtedy zaczynamy sprzedaż. Trzeba też patrzeć na to, kiedy deweloperzy ogłaszają przed sprzedaż, mm -hmm. bo to są dwa różne pojęcia, i to, to jest jeszcze taki moment, kiedy można, rezerw znaczy można rezerwować już te mieszkania przy przed, sprze przed sprzedaży, tak? I to jest jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży, czyli przed tym pierwszym momentem, kiedy już deweloper posiada totalnie wszystkie już dokumenty do tego, żeby zawierać umowę deweloper. Mm -hmm. A z czego deweloperowi najłatwiej jest zejść, jeżeli mamy załóżmy kilka opcji negocjacyjnych z perspektywy dewelopera i inwestora, na przykład dorzucenie komórki lokatorskiej, garażu, zejście z ceny za metr, z ceny za całość, e, zmiana finansowania na przykład w modelu nie wiem skrajnym 10 na 90 albo 20 na 80, e, co najlepszym jest rozwiązaniem też dla dewelopera, jeśli załóżmy gorzej mu idzie sprzedaż, no i... Coś musi zrobić, żeby ją ruszyć i w jaki sposób dla dewelopera jest to też opłacalne? Myślę, że warto negocjować zmiany lokatorskie, żeby były na przykład w cenie. Okay. Bardzo warto pytać o to, co jeszcze dodatkowo możemy dostać, czyli nie wiem, jakieś mm -hmm. rolety zewnętrzne. Jakby wszystko, wszystko to, co można jeszcze dodać, dostać ewentualnie do tego mieszkania, mhm. warto czytać ten standard deweloperski, który jest, bo tam to znajdziemy. Czyli co jeszcze nie ma w samym standardzie, co ewentualnie deweloper może nam dorzucić, bo on bardzo często to i tak sprzedaje później klientom, więc dla niego, dla niego to się po prostu opłaca. Mhm. Można oczywiście negocjować te miejsca postojowe, nie wiem, właśnie komórki lokatorskie, czy może nie że za darmo, bo takich deweloperów nie znam, którzy by. Totalnie za darmo dodawali je, natomiast zawsze można na pewno obniżyć tą cenę. Nie wiem, czy się tak w tych czasach uda wynegocjować totalnie cenę za metr, ale ta cała hmm. reszta na około jak najbardziej. Czyli nie widzisz takiego trendu, że teraz krew się leje, deweloperzy obniżają cenę za metr, dorzucają garaże, bo takie artykuły też widziałem w internecie, więc pytanie na je to jest jakaś nagonka w tym kierunku, a na ile rzeczywiście prawda? Ja nigdy nie nazywam nagonką artykułów, które są na jakiś temat w internecie, bo one się po prostu pojawiają, a za dwa tygodnie są zupełnie inne i czasem tak. to jest na tych samych portalach. Czasem ktoś to napisze inny i tak dalej. Ja mhm. naprawdę z dozą takiego dystansu w ogóle naprawdę Patrzę na to wszystko i też to też patrzę na analizy, bo przez to, że ja byłam przez bardzo długie lata analitykiem, to ja patrzę, ja nie patrzę na to, jaki jest trend, który ludzie pokazują, tylko na przykład patrzę na skalę, bo ta mhm. skala czasami jest w taki sposób pokazana, że tobie się wydaje, że nagle te ceny po prostu zwariowały albo w ogóle nagle spadają w dół i, i naprawdę no tak. to jest jakiś kosmos. Trzeba naprawdę patrzeć na, na tą skalę, gdzie, gdzie, gdzie ona się tam pojawia. I nagle okazuje się, że wcale tak nie jest. A to już w jakiś sposób ktoś to przedstawi i napisze artykuł, no to już jest druga strona Tak, nadalów. w zeszłym miesiącu sprzedałem jedno mieszkanie, a w tym dwa, to wzrosła mi sprzedaż o 100%. No nie? właśnie to jest to. To jest właśnie to, tak? I tak samo te wzrosty cen i tak dalej, to też trzeba patrzeć na czym to jest. Mhm. Y I właśnie nawet ta cena na umowie deweloperskiej, jak ona jest i czego, co ona zawiera, czego ona nie zawiera. To też czasem ludzie nie porównują jeden do jeden. No tak po prostu jest właściwie często porównujemy nie mając wspólnego mianownika i okazuje się, że to totalnie dwie że tak. różne rzeczy. A przy okazji, jeśli jesteście zainteresowani analizami, to zapraszam też do obrzenia ostatnich prasówek na moim kanale i przy okazji subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Czy deweloperowi opłaca się Sprzedać wszystko na początku, bo niektórym tak się wydaje, że pójdę do dewelopera, kupię wszystkie mieszkania od niego i dla dewelopera to może być super okazja. To jest gorsze, czasem deweloperze tak myślą, że jak sprzedam wszystko na początku, to okay. jest w ogóle super, nie? Nie jest super. Muszę w... takich znaleźć. <laughs> W internecie, nie żartuję. Ale y, wiesz co, deweloper y, jak mądrze zarządza swoją sprzedażą, to on będzie patrzył w perspektywie czasu, co się może wydarzyć. A ostatnie lata nam pokazały naprawdę wiele. Ja pamiętam jak po rozpoczęciu COVID-u, jak jakby rozpoczęło się to ja w ogóle, to było tak, że ja rozpoczęłam wtedy budowę na dwa tygodnie zaraz przed rozpoczęciem mm -hmm. COVID-u. I y, popyt nagle zamarł. Po prostu nie było go tak totalnie i później to się odmroziło, później tych klientów było coraz więcej, ale co dla mnie wtedy było najgorsze, to było to, że proces uzyskania kredytu był bardzo długi. Więc ja tych pieniędzy też bardzo długo nie widziałam mhm. i ja się tego nauczyłam, że całą sprzedaż ja muszę sobie na początku określić, co ja chcę sprzedać. W jakiej wielkości, na przykład ile, ile mieszkań, jakiej wielkości ja powinnam sprzedać, i tak dalej. Ja się tego naprawdę trzymam, bo ja nie wiem, czy nagle mi ceny materiałów nie wzrosną, czy nagle kolejna pandemia nie wyjdzie. Nie wiem, mam nadzieję, że żadna wojna już tak, ale to wszystko ma wpływ y, na to, y, w jaki sposób my sprzedajemy po prostu te nieruchomości, więc y, to nie jest tak, że deweloper sprzeda na początku właśnie tą dziurę w ziemi, mhm. i też nie można na to liczyć y, jako inwestor że faktycznie kupimy wszystkie mieszkania od dewelopera, bo deweloperowi po prostu to się zwyczajnie nie będzie opłacało. Okej, okay. zakładając taki myślę średni czas inwestycji deweloperskiej, możemy przyjąć sobie dwa lata od rozpoczęcia budowy do zakończenia całej inwestycji? Piras myślę, drzwi? że tak. Bardzo średnio statystycznie. Mhm. To jakie różnice w cenie mogą się pojawić w takim procesie, zakładając, że na przykład robimy jako deweloper sprzedaż? Wyjdźmy na okrągło od 10 tysięcy za metr, mhm. no to w całym procesie, jeżeli rozumiem, te etapy sprzedaży kończą się, zaczynają się kolejne z inną ceną, tak? To zaczynają tak. do 10, do jakiej kwoty po takich dwóch latach, zakładając, coś zostanie na końcu, deweloper może dojść? To naprawdę będzie zależało od tego, co się dzieje na rynku. Mhm. Bo deweloperzy, widą, widząc to, ja mówię z perspektywy takiego małego, średniego dewelopera, widząc to, co robią na przykład więksi deweloperze, a oni naprawdę czasem drastycznie ponoszą te ceny, mhm. to my po prostu idziemy w trendzie za nimi. Taka okay. jest prawda. Może nie aż tak drastycznie podnosimy je od razu, ale my to robimy i jak patrzę na swoją przedsprzedaż, to zawsze te 500 złotych gdzieś na metrze, ono idzie do góry, tak? Czy mm -hmm. na przykład przedsprzedaż, sprzedaż, czy później na przykład sprzedam, nie wiem, 30% inwestycji dalej, coś idzie do góry, później 50% inwestycji, znowu coś idzie mm -hmm. do góry. I tak to generalnie działa. Można patrzeć na inwestycje deweloperów poprzez ich stronę internetową i patrzeć, ile mają zarezerwowane na przykład, czy ile mają sprzedane i na pewno ta cena w pewnym momencie idzie do góry czy przez pryzmat metra, czy przez pryzmat dodatkowego miejsca postojowego, za które trzeba będzie zapłacić, czy, czy inne rzeczy, ale to idzie zawsze do góry. Mhm. Jak bardzo to może pójść do góry? No to jak nam jakby pokazały ostatnie lata, no to chyba w zeszłym roku mieliśmy w Rzeszowie, nie wiem, 16% jakoś tak wzrostu cen, no moim zdaniem to jest sporo. Mhm. Czyli teoretycznie można przyjąć, że załóżmy, jeżeli jesteśmy w stanie jako inwestor kupić od dewelopera na start w przedsprzedaży na przykład mieszkanie za 10 tysięcy, no to jest duża szansa, że na każdym etapie, jeżeli przykładowo te 500 zł będzie podnosił, a tych etapów będzie miał za 4-5, to się może okazać, że na końcu inwestycji te same mieszkania mogą być sprzedawane za 12-13 tysięcy nawet, tak? Jak najbardziej tak może być, to jest pierwsza sprawa. Po drugie też musimy zwrócić uwagę na to, że jednak te ceny nieruchomości stabilnie, ale rosną. Więc jeżeli stabilnie rosną, to one zawsze będą odzyskiwały na wartości. W jakikolwiek mm. sposób my nie będziemy mniej inwestować. Właśnie, bo to jest też coś, co założyłem, że nie każdy rozumie. Jeżeli mamy informacje w mediach i nawet jeżeli to jest prawda, że mm. dynamika wzrostu cen przyhamowała, albo dynamika wzrostu cen spada, to ludziom się wydaje, że ceny spadają. No nie, bo no nie. dynamika spada, jeżeli ceny rosną rok do roku 20%, a nagle rosną 15%, to co? dynamika spadła o 5%. No i to nie jest, że taniej, tylko wolniej rośnie. Tak samo jak inflacja. Wolniej nie? wolniej rośnie, oczywiście, że tak. Inflacja tak. spada, to nie, że. Inflacja spada, że jest nagle deflacja i ceny spadają, tylko wolniej rośnie. I to warto też wziąć pod uwagę. Ale do jakiej konkluzji też zmierzam? Że w takiej sytuacji, jako inwestor, rzeczywiście nawet co wiele osób też robi, co chciałem też, żeby brzmiało, może być dobrym pomysłem po prostu kupienie nawet takiej nieruchomości i nawet nie myślenie o tym, że ojej, czekam dwa lata, aż się wybuduje, żeby dopiero wyremontować, wykończyć i wynajmować, ale już mogę zarabiać na samym wzroście w czasie. Czyli jeżeli widzę dobrą inwestycję, to fajnie jest kupić sobie takie mieszkanie dewelopera i po dwóch latach stanąć przed wyborem, albo wykańczam, zostawiam na wynajem, albo sprzedaję, o, sprzedaję i już zarabiam na tym wzroście, bo już deweloper sprzedaje drożej. Bardzo mi się podobało, kiedyś był u mnie klient, był grudzień chyba 2021, mhm. I to było zaraz przed świętami. I tak mi powiedział, że dzisiaj oglądam to mieszkanie i on chce dzisiaj je zarezerwować. Mówię czemu? Bo to dzisiaj jest najlepszy moment na to, żebym kupił nieruchomość. Okay. I ja pytam się, to dzisiaj, bo to jest jakiś szczególny dzień? On ja mówi nie. Po prostu na nieruchomości zawsze jest dobry czas. I, a dla niego to był w ogóle fenomenalny czas, bo zaraz później ceny w ogóle wystrzeliły do góry. I myślę, że gdyby dzisiaj sprzedawał to mieszkanie, to sprzedawuje naprawdę z ogromnym zyskiem. I myślę, że każdy z tych moich klientów, który dzisiaj by sprzedawał mieszkanie, który zakupił, nie wiem, roku 2020, 2021, 2022, to też by sprzedał je z ogromnym zyskiem. I my patrząc z perspektywy na to, co będzie w roku, nie wiem, 2030-2035, to też na pewno te nieruchomości pójdą do góry i na to trzeba zawsze patrzeć. Co z drugiej strony, myślę też warto podkreślić, nie jest gwarancją, że nieruchomości zawsze będą rosły i że ta nasza konkretna nieruchomość, którą kupiliśmy, na pewno wzrośnie w czasie, bo część osób może powiedzieć, dobra, to ja idę po obejrzeniu tego odcinka i biorę pierwsze lepsze mieszkanie z OLX, bo na pewno mi wzrośnie, bo tak powiedzieli, no nie, bo też chyba to warto podkreślić, że też dużo zależy od konkretnej lokalizacji, nawet niekoniecznie tak. danego miasta. Ale w tym mieście są dzielnice bardziej chodliwe, są dzielnice, do których lepiej się nie pokazywać i tam być może ceny są, stoją w miejscu. Możemy kupić mieszkanie w kamienicy, gdzie się okaże, że jeszcze remont wyjdzie drugie tyle, więc jest dużo ryzyk, więc na nieruchomości też można stracić. I chciałem też to podkreślić, żeby tutaj ludzie nie wpadli w hura optymizm, nie? Że, że można robić wszystko z tymi nieruchomościami. No nie, no oczywiście, że tak. No, trzeba zawsze rozważnie patrzeć na swoje pieniądze i rozważnie je wydawać. Mhm. To, to nie tak, że każdą nieruchomość i tyle. Po drugie też trzeba pamiętać, yy od kogo kupujemy te nieruchomości, być trochę tego pewnym, mieć trochę zaufania do osób, które, od których się kupuje nieruchomości. No i patrzeć na tą lokalizację, bo myślę, że to chyba jest w ogóle najważniejsze. Mm -hmm. No jeszcze mówią, że cenia, cenia czyni cuda, ale rzeczywiście, jeżeli to będzie... Że... Za dolnym, no to może być... Może później. być różnie, inaczej też się wynajmuje, sam masz, sam wiesz jak ty wynajmujesz, jaką masz, bo kiedyś mi pokazywałeś mapę, e, gdzie na przykład kupujesz mieszkania, żeby one były pod wynajem i żeby one ci się dobrze wynajmowały mhm. i to też myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No tak, z perspektywy długofalowego inwestowania, no to myślę, że, że to jest dość istotne. No dobra, a jeszcze nawiązując do tych wzrostów cen, to w takim razie jak... Prognozujesz w najbliższym czasie, patrząc znowu na to, co jest teraz, co było przez ostatnie lata. Mieliśmy dość dynamiczne okresy wzrostu, później mhm. przyhamowania, później znowu wzrostu. No i teraz znowu teoretycznie przymrożenie, ale no właśnie, praktycznie jak to wygląda i jak przewidujesz w najbliższym czasie? Ja mam latach. nadzieję, że będzie taka stabilizacja, po prostu. Że ja. na nią Jako deweloper masz nadzieję na stabilizację. To też jest ciekawe, bo nie każdy. Tak, bo ja już jestem rozumiem. trochę zmęczona tymi ciągłymi skokami, że ja nie wiem, co będzie, tak. Mm -hmm. Bo ja też muszę sobie zaplanować troszeczkę ten czas, jakby późniejszy to, że teraz ma inwestycję, że ona się sprzedaje super, ale ja już teraz myślę o kolejnej, mm -hmm. bo ja muszę mieć tą ciągłość. Więc jeżeli ja mam planować coś kolejnego, to też bym chciała wiedzieć, dla kogo mam to robić. I też z tych analiz wynika jakby, czego ludzie chcą albo czego ludzie nie chcą. No, jeżeli teraz nagle właśnie kupują te większe mieszkania, tak, i te mniejsze nagle mi się nie sprzedają z jakiegoś tam. Powodu, to też muszę to tak, tak sobie konkretnie przemyśleć. I ten moment, kiedy ty decydujesz się na to, jaki metraż to będzie, to ty już teraz decydujesz, na ile oni wezmą sobie kredytu, tak? Więc to jest bardzo ważne. I ta stabilizacja to nie jest tylko odnośnie tego wzrostu cen, to jest stabilizacja odnośnie, nie wiem, nawet poziomu inflacji, stóp procentowych, tak? Wszystkiego. Mhm. Jesteś w stanie sobie naprawdę coś innego, jakby tak stabilnie zaplanować przyszłość, i dla nas to też jest po prostu ważne. Więc Chciałabym osobiście, i tak prognozuję, może się to spełni, żeby po prostu ta stabilizacja nastąpiła i żebyśmy mogli spokojnie budować dalej. Okej. Okay. To spróbuję w takim krótkim podsumowaniu jeszcze sobie wymienić czynniki, żeby każdy z widzów mógł sobie też samodzielnie pomyśleć i odpowiedzieć na te pytania. Jakie są czynniki wzrostowe, czy ewentualnie powodujące spadki zmiany cen na rynku? No i zadając takie pytania, każdy sobie może odpowiedzieć, czy szacuje, że pójdzie w górę czy w dół. Czyli na przykład, inflacja. Mhm. No żeby się ustabilizowała, to teoretycznie musiałaby być w cudzysłowie zerowa, tak? no to inflacja będzie na plusie, czy na zerze, czy na minusie, czyli deflacja w najbliższym czasie, perspektywnie dwóch, trzech, czterech lat. Tego ci nie powiem, nie odpowiem ci na to pytanie, mhm. bo nawet tym nie jestem specjalistą, więc... Okej, okay, stopy procentowe, wysokie, stosunkowo. Myślę, że do końca roku nie mamy co liczyć pewnie na spadek, ale w przyszłym roku może to się okazać, że może faktycznie to zacznie spadać. Mhm. Może to nie będą jakieś spektakularne spadki, ale nawet to 0,25 czy coś to byłoby fantastyczne. Mhm. Ceny gruntów? W górę czy w dół idą? Oj, na pewno w górę i ja nie przewiduję absolutnie żadnego spadku. W związku z tym, że przystąpiliśmy do planu ogólnego, y to wszystko idzie w takim kierunku, że to pójdzie mm -hmm. do góry. I co prawda, teraz wydaje mi się, że tych gruntów się troszeczkę mniej sprzedaje, troszeczkę mm -hmm. ich jest więcej na rynku, ja przynajmniej mam bardziej w czym wybierać, natomiast te ceny wcale nie spadają. Mm -hmm. Ciężkie jest tylko to ta negocjacja z osobami, które sprzedają grunty, bo one nie do końca są świadome tego, co się wydarzyło ostatnio, co to znaczy trzecia klasa gruntu, tak? która jest na przykład poza miastem i tak dalej, i tak dalej, że to już nie ma tej samej wartości, okay. którą miało wcześniej. Natomiast y, wchodzą jeszcze inne rzeczy, bo weszły nam nowe warunki techniczne, tak? My inaczej zupełnie teraz patrzymy na tą powierzchnię użytkową mieszkań, mm -hmm. bo musimy dawać place zabaw, musimy dawać inne rzeczy. Myślę, że w Rzeszowie to też ten współczynnik, jeżeli chodzi o miejsca postojowe, on też jest dosyć wysoki, więc to też ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób y, my będziemy ustalać ceny i jak grunty będą y, wpływały na to, także każda z tych rzeczy, także to, to na pewno nie spadnie. To okay. jestem 100% przekonana. E, koszt pracowników, czyli... Będą... Krawców. Będą rosły i one rosną stabilnie, <głos> <głos> także myślę, że to będzie cały czas mm -hmm. szło do góry. Koszt materiałów budowanych? Mam nadzieję, że będzie stabilny, że się będzie utrzymywał na takim poziomie, jakim jest teraz. Mm -hmm. Chyba, że faktycznie będziemy mieć jakieś drastyczne wzrosty cen energii. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay. takie bardziej czynniki makro, podaż nieruchomości ogólnie na rynku. Wiesz co, podaż, ciężko powiedzieć. Teraz ponoć mamy tak, że mamy rekordową liczbę pozwoleń na budowę, które nie są w ogóle realizowane. Mm -hmm. Więc ciężko powiedzieć, jak ta podaż będzie wyglądała. Ona po momencie spadła, deweloperzy się wstrzymują. Deweloperzy w ogóle mają tak, że jak im sprzedaż nie idzie, to też się wstrzymują z kolejnymi budynkami, albo nawet po prostu przesuwają sobie w harmonogram w czasie. Sama osobiście tak robię, mm -hmm. jak widzę, że coś jest nie tak, tak? I, yy, i uważam, że to jest bardzo rozsądne. Czyli deweloperzy są w stanie dostosować swoją podaż do zmieniających się warunków, mimo jak że się może wydawać, że jak już zaczęli budować, to już będą budować, no niekoniecznie mogą troszeczkę to, to Oczywiście, mogą po prostu te etapy sobie poprzesuwać, mm -hmm. tak? Że budujemy pierwszy, drugi budynek trzeciego na przykład nie, yy, czy coś jeszcze innego, ale to, to się monitoruje cały czas i mm -hmm. to patrzeć na to właśnie, ile tej sprzedaży gdzieś tam jest i tak dalej, bo no, popyt ma duże znaczenie. Ja pamiętam kiedyś powiedziałam, takie, takie zdanie, to chyba było dwa albo trzy lata temu, że to podaż będzie decydowała o cenach. Było. Teraz myślę, że popyt będzie miał większy na to wpływ, bo jednak tej podaży jest więcej, ale to jeszcze nie jest jakaś taka strasznie duża. No, ja patrzę na Rzeszów. Właśnie. Takim... Jak z popytem? Mhm. Myślę, że to naprawdę będzie bardzo dużo zależało od tych dodatkowych programów, które mają wejść albo nie wejdą. No i przede wszystkim o mhm. to obniżki stóp procentowych. Myślę, że będzie, to będzie ten moment, jak się obniżą stóp procentowe, że jednak te kredyty one pójdą nam do przodu i, i będzie ich więcej. Natomiast ja też mam nadzieję, że, sama, że sam popyt będzie stabilny, bo to też nie jest dobrze dla rynku, jak nagle mamy właśnie taki kredyt 2% i mamy ogromny jakiś skok, to widzisz, nawet jak porównujemy teraz y, ilość udzielonych kredytów nawet mm -hmm. rok do roku, to znowuż porównujemy teraz sierpień do sierpnia zeszłego roku, który to był drugi miesiąc rzędu, gdzie był kredyt 2%. Mm -hmm. No to jeżeli nam jest, masz spadek o 30%, to jak ty masz to w ogóle to porównywać? No tak. tak, trzeba było wyłączyć masz... program i wtedy Albo dane. nie wiem, zrobić jakąś średnią, tego się, jakby tego się nie robi, natomiast też zawsze są takie jednośniki, ale jakby porównać to jeszcze do jakby do pierwszego kwartału, tak, czy to powiedzmy do pierwszego półrocza, to jednak jeszcze dalej jesteśmy wyżej niż to było w tym pierwszym półroczu, tam roku 2023. Na to też trzeba patrzeć. Więc te skoki takie popytowe, one też nie są dobre yy, z mojej perspektywy. Także stabilizacja jest najlepsza. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za ciebie zyskownie i bezpiecznie, to zgłoś się do nas i sprawdź, ile za ciebie możemy zrobić. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. A ostatni taki czynnik, który przychodzi do Głowy demografia, bo tutaj też się ludzie obawiają, przecież mm -hmm. ludzi ubywa, dzietność spada. Uwielbiam ten czynnik w ogóle. No właśnie, <laughs> tylko tak wydaje mi się, że troszeczkę często te osoby patrzą wąsko na zasadzie no, demografia w kontekście Polaków, no ale też mamy przecież osoby z zagranicy, które nam się pojawiają, Migrują. odpływają. No i na ile to jest też kluczowy czynnik Żeż, żeby być fantastycznym w ogóle znaczenie. przykładem. Nie? Jak ja pamiętam, wrzucałam ogłoszenie, to tak sobie, jak wrzucałam ogłoszenie, to jakby dla mnie te osoby, które miały ode mnie kupić mieszkania, to były osoby, które przychodzą z innych miast. I faktycznie 50% ludzi, ma, których mam na osiedlu, to są osoby, które przyjechały z Krakowa, z Wrocławia, na przykład, nie wiem, z Warszawy. I to jest też fajne, bo oni się, oni migrują i ta demografia, ona jest ważna, tylko trzeba na nią patrzeć naprawdę w kontekście jakiejś lokalizacji. GUS dostarcza nam wszelkich możliwych informacji. Więc warto sobie na to popatrzeć. Nie tylko na to, ile mamy kobiet, mężczyzn i jak nam rośnie ta populacja, tylko fajnie na przykład zobaczyć na to, ile osób się urodziło. Tak? Ile mamy dzieci, które to jest dziecko z kolei, to też jest bardzo ważne, bo wtedy wiesz, czy ty masz robić mieszkania dla rodzin 2 plus 2, czy 2 plus 3, mhm. czy to jest tylko mieszkanie, gdzie jest jedno dziecko, tak? Bo na przykład w Rzeszowie jest ogromnie, ogromna, duża liczba ludzi, którym urodziło się drugie dziecko, tak? Mhm. I na to trzeba naprawdę patrzeć. Trzeba patrzeć na te migrację. Trzeba patrzeć na migrację właśnie nie tylko z zagranicy, ale właśnie z innych miast, bo to, że mieliśmy Pandemia, to, że jest wojna i tak dalej, to z, naprawdę zmusiło ludzi trochę do przemieszczania się. Ludzie wiedzą, że mogą teraz pracować z innych miast. Wiesz, jaki jest duży odsetek ludzi, którzy z Krakowa szukają mieszkań tutaj w Rzeszowie? Jest ogromny, naprawdę. Ja to widzę nawet na stronie internetowej, jak to mi gdzieś tam hula, tak? skąd to jest, jak, jak lokalizacyjnie. I to jest naprawdę bardzo dużo. Tak kieruję też reklamy. I ja mam mnóstwo zapytań z Krakowa. Dlaczego? Bo w Krakowie się tyle nie buduje. Tam jest naprawdę. Tam jest strasznie i te ceny też po prostu drastycznie chodzą do góry. To też właśnie, jeżeli chodzi o tą stronę podażową, bo to ona tak naprawdę dyktuje te ceny troszeczkę tam. I my mamy tych ludzi z Krakowa tutaj, bo oni wiedzą, że mają tylko godzinę stąd, żeby tam dojechać. I mogą raz czy dwa razy w tygodniu pojechać no właśnie, po prostu do pracy, tak? pracy. A cena za metr 14 czy tam 17 tysięcy nagle im spada na 10. No to jest to jednak duża różnica, tak? A mogą pracować zdalnie. Mhm. O, i teraz właśnie mi jeszcze przyszło pytanie do głowy, które miałam wcześniej zadać. E no, na pewno ty tak nie robisz, ale być może czy znasz kogoś ze znajomych deweloperów, który jest w stanie dostosować mieszkanie na przykład do podzielenia na mikrokawalerki, czyli jeżeli zgłasza się inwestor, no to czy deweloper, słyszałeś w takich przypadkach, że rzeczywiście dla niego też będzie korzyścią, że sprzeda mieszkanie, a dla takiego inwestora, że będzie miał przygotowane pod siebie na wynajem. Nie znam. Natomiast znam osoby, które się tym trudnią, tak, i robią to na co dzień. Oni właśnie kupują mieszkania od dewelopera. To są właśnie osoby, które rozmawiają z deweloperem na samym początku. Bardzo często te osoby nawet projektują te mieszkania z deweloperem, tak? Bo już wcześniej nawiązały jakąś relację, wcześniej zaczę zaczę zaczęły po prostu kupować od danego dewelopera i już później rozmawiają na samym początku danej inwestycji, czy może można by było jeszcze w tej inwestycji uwzględnić takie i takie mieszkania. Także ja w większości mam bardziej styczność z tymi osobami, które rozmawiają z deweloperem, żeby coś przygotować wcześniej jeszcze na etapie projektowania. No właśnie i też kolega ostatnio mówił i robił, że dogadał się z deweloperem deweloperem, mhm. że deweloper mu podzieli 40-metrowe mieszkanie na dwa, robiąc wejście z klatki schodowej. Oczywiście będzie to cały czas jedno mieszkanie, no bo... Na no jednak mieć się 25. Tak, ale wiem, że tak się ze sporządzonej źródeł da zrobić. Ja tak nie to robię. Też... Zresztą mhm. u mnie się nawet nie da tego zrobić, tak? Bo ja jednak buduję na obrzeżach, znaczy na obrzeżach. To dalej jest Rzeszów, bo 10 minut do centrum, ale to, jest trochę, to są trochę obrzeża, więc u mnie w ogóle takie rzeczy, jakby u mnie o takich rzeczach nie myślą, więc mhm. jakby nie wchodzę nawet w ten temat. Jasne, okej. Okay. Bardziej mi chodzi o to, że w kontekście, że warto rozmawiać, rzeczywiście Zawsze warto e, rozmawiać. można podzielić się swoimi pomysłami, planami, a być może znajdzie się znowu wspólny mianownik, że zamiast właśnie rzeźbić tą cenę na siłę, to może inne wartości z deweloperem znajdziemy w postaci, tak wspomniałaś, dodatkowych rzeczy, które deweloper może dorzucić od siebie do, do wykończenia, do standardu, e, albo jeszcze innych benefitów, a nie tylko cena, cena, cena za metr, bo być może to będzie gorszy wynik niż te dodatkowe benefity, które jesteśmy w stanie ugrać. A i deweloperowi też może się to bardziej opłacić. Tak, to prawda. Czyli Oczywiście są zmiany i trzeba je śledzić i rzeczywiście się starać przewidywać, jakie mogą być w przyszłości, zwłaszcza w procesie deweloperskim. No i zwłaszcza też, jeżeli inwestujemy na wynajem. Przy okazji, jeżeli inwestujecie na wynajem, to pamiętajcie, że zawsze jest istotna dobra umowa najmu, więc możecie sobie ściągnąć bezpłatnie przygotowaną przez nas checklistę, co powinna zawierać umowa najmu. Wystarczy, że wejdziecie link w opisie tego nagrania i taką checklistę bezpłatnie możecie sobie pobrać. Ok, czy jest może coś, co jeszcze warto byłoby. Poruszyć. Chciałam powiedzieć, że, że to jest ogromnie miłe, że osoba, która wynajmuje mieszkania, tak jak Ty, i zajmujesz się tym na co dzień, zaprasza też deweloperów, bo z nami czasem ludzie nie chcą w ogóle rozmawiać, bo wydaje się, że jesteśmy tacy trochę hermetyczni i nie da się z nami w ogóle nawiązać jakiejkolwiek relacji, a jak najbardziej można z nami rozmawiać. I to, co mówiliśmy w trakcie nawet tego wywiadu, kiedy warto rozmawiać z deweloperem zawsze, i chciałam, żeby to też wybrzmiało, że każda osoba, która kupuje od dewelopera mieszkanie, powinna rozmawiać z deweloperem na każdym. Etapie tego procesu deweloperskiego, czy my do niego kupujemy mieszkanie, rezerwujemy, czy przechodzimy przez zmiany lokatorskie, czy później odbieramy, czy skłaszamy usterki, bo, bo to jest po prostu ważne. Okej. Okay. Dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję.